15. seria Orlen Superligi Piłkarek Ręcznych. Jesteśmy w Łańcucie, w hali Mosiru. Zapraszam Państwa, Grzegorz Chodkowski, TVP Sport, na mecz Galiczanki Lwów kontra Handball JKS Jarosław. Obie drużyny znajdują się w strefie niegwarantującej udziału w tak zwanej rundzie finałowej. I znów szukają rzutu przez Edytę Byzdrę. To się stało. Przez ekipę z Jarosławia. Wyprowadzenie kołowej. Galiczanka, Galiczanka. No jest piękna bramka. I jest bramka numer 2. I Sandra Guziewicz oraz Sylwia Matuszczyk. Więc dwie nominalne kołowe. Jedna rozgrywająca tymczasem. Nie ma bramki. Chciała po koźle, zatrzymała to Anna Statnyk. Bardzo dobre wejście. Bardzo dobrze Weronika Kordowiecka. To rzut z podłoża, no ale to jest za łatwa piłka. Zobaczymy, jak to wykorzystają. No teraz ciekawa sytuacja. Dwie środkowe rozgrywające po bokach, a boczna rozgrywająca na środku. Aż pięknie tam zdobyła bramkę. Blisko była Mykoliuk. Ale cały czas brak tego tempa, które kiedyś było znakiem firmowym Galiczanki. Teraz to jest bardziej taka gra na podspłaszczenie Weronikę Kordowiecką, a tam fryzurę sobie zrobiła już przed meczem i nie pozwoliła. Tymczasem mocne wejście Julki Skubacz, no, przy 37 bramkach. Wyprowadzenie kołowej w drużynie Galiczanki. A to wszystko pod rzut, piękny rzut. I nie wiem, czy nie będzie wykluczenia. Lakatosz zdarła pajęczynę w prawym okienku. No to gramy 6 na 6 w ataku. Wróciła na środek Wala Kozimur. Wspiera ten atak Sylwia Matuszczyk. Grają długo. Próba do grania na koło. Wróciła do bramki Weronika Kordowiecka. Jest bramka na 9-7. Grając w podwójnej przewadze, Galiczanka nie wykorzystała sytuacji. No to czerwona lampka na pewno się już zapaliła w głowie szkoleniowca, też reprezentacji Ukrainy, Witaliego Andronowa. Próba zaskoczenia Tytiany Mykoliuk, ale no, za słaby ten rzut Julki Skubacz. Zabiegnięcie prawego skrzydła, konkretnie Katarzyny Kozak. Tymczasem Szukal, piękna bramka, po krosie poszła, po prostej rzuciła. Przeszkodziła właściwie rozgrywającym. Ależ piękne zagranie do Sylwii Matuszczyk. Wyprowadzenie kołowej Dudko wspiera ten atak pozycyjny i do niej teraz zagranie. Bardzo ładna akcja. I jest przy tym rzucie nieskutecznym, no ale mogą sobie pozwolić przy takiej. Ależ teraz piękna bramka na kontakcie Vanessy Lakatosz. Edyta, drugi rzut nie w światło bramki, a w odpowiedzi pokonana Anna Maria Musakowa, która weszła do bramki. No to jest zawsze interpretacja sędziów, nie będziemy absolutnie tego oceniać, nie o to chodzi. I momentalnie duet Wala Kozimur, Sylwia Matuszczyk przy swojej bardzo dobrej grze w ataku. A teraz piękna bramka Milany Szukal, liderki, przypominam. No jest bramka Oli Leśniak na 26-20, ale zatrzymała się w tym ataku Milana Szukal. Jest bramka numer 22. Czy jeszcze Jarosław dorzuci bramkę 27? Chyba pod Hannę Szczotkę chcą zrobić akcję. Z 10 metra. Pytanie, czy zaliczona bramka? Jest! No cieszy się Hanna Szczotka. Sylwia Matuszczyk, kapitan drużyny, otrzymuje nagrodę indywidualną MVP tego spotkania. Proszę Państwa, Grzegorz Chodkowski, TVP Sport. Kłaniam się nisko. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnych meczów na antenie Emocje TV, transmitowanych właśnie przez tę platformę. To wszystko z mojej strony. Do usłyszenia, do zobaczenia. Życzę udanego tygodnia nadchodzącego. Pozdrawiam serdecznie.